No witajcie, z tej strony MrDamo15, witam serdecznie w kolejnym odcinku od Zera do Farmera. Jest ze mną Boluś. Witam serdecznie. I Thanos. Dzień dobry. Nie ma z nami Brączusia, bo ma do załatwienia parę swoich spraw. Dlatego lecimy też, a chciałbym, żeby ten odcinek był na dzisiaj. Dlatego też bierzemy się za robotę. Pozdrawiam serdecznie Brączusia i w komentarzach możecie też pisać pozdro dla Brączusia. Ale dzisiaj mamy taki lipiec, mamy na spokojnie pracę. Pożniwne, można tak powiedzieć. Zaczynamy z prasowaniem. Pożniwne. No tak, bardzo fajnie, Adaś. Łączyłeś prasę, ale fajnie. Jesteś jeszcze... w porządku. Jeszcze jakbyś opuścił, Adaś, to by było zajebiście. O, mogę opuścić, gdyby od tyłu by mi zbierało. Dobra, teraz jest git, teraz już wróciłem do normy i mogę sobie na spokojnie prasować. Zaczynamy tutaj z Bolusiem od prasowanka. Kto był na live właśnie u tego pana, to wie, co tu się działo. Ja niestety nie byłem i nie wiem, co się działo. Dlatego tutaj od razu się... Od razu mówię, bo dlatego wczoraj też Bronuś fajnie się pytał na swoim live, czy wszystko ogarnia. Dobrze, bardzo mi się to cieszy, że jest dużo rzeczy ogarnięte. Mamy fajne pole, ale to wam pokażę później. Jadę sobie na pole. Bo bardzo mi się ono podoba. Wy na pewno, kto był na live, to widzieliście to. New Holland nie ma siły z prasą? Teraz tak się zastanawiam. Nie wiem. Może naprawione. Może, bo to jest ten mniejszy New Holland. Ale byłem pewny, że on sobie poradzi, to tak sprawdza. A no dobra, pod górę mu wybaczam, chociaż coś jest na pewno do naprawienia. Czy New Holland, czy prasa, tego nie wiem, bo nie sprawdzałem. Ale już wraca do normy, tylko pod tą największą górę miał największy problem. Jeżeli chodzi, mamy nowe pole i mamy to pole właśnie tam, gdzie stoi taki mały ciągniczek, czyli pole numer 11, tak to można nazwać. No. Kawał pola z tego wyszedł, w szoku też jestem, więc super, super, że to wyszło. I ile wyniosło ci ogólnie ten cały interes? Nie wiem, ile mieliśmy. Bo ja teraz tak powiem szczerze, też nie pamiętam, ile mieliśmy. Wszystko wykorzystałem, czyli tam bańka coś, bańka 200? Nie, szczerze, naprawdę nie pamiętam, ile mieliśmy bronka na odcinku. Nie wiem, Thanos, jak miałbyś chwilę, to mógłbyś nawet luknąć. Ile bronek miał na koniec odcinka? Aha, no dobra, to są aż 3 landy. O Boże. Dobra. Tam jest jeszcze roboty milion, sporo, nie? Milion, nie jo, wiem, widziałem, ale milion spokojnie same landy, Boże, ty mój, szok. Ale zajebisty klimat, tyle mogę powiedzieć, zaraz sami też ocenicie, jak to tam fajnie wygląda w prawie no, gotowe. No 50% bo to nie, tam jest tak, zrobione. Tak, no, tam jeszcze widziałem, że tam cała góra, można tak, tak powiedzieć, na pewno jest nie jest ogarnięta. Tak, całe wszystko, wyrównanie tego. Tak, ale chyba tak szczerze, najbardziej góra. Bo tutaj dół chyba... Dół też, trawy, ksaki, wszystko. No wiadomo, takie dopiększanie swoją stroną, ale jeżeli chodzi o ogarnięcie, tak się mówi, pola po całości, to chyba tylko góra najbardziej. Dół no, tam góra jako i końcówka tako... tam, bo końcówkę tak, no. W ogóle nie ogarnąłem, bo jest jakiś mod, którym niby można usuwać te obiekty. Było. No, czyli dobrze powiedziałem. Tak, że można usuwać pomosty, obydwa chcę wyrzucić i nowe tak, postawić. Tak. Też to widziałem, widzowie to pisali, że jest taki mod, więc na pewno trzeba to ogarnąć. I dobrze, dobrze, że takie mody wychodzą, dobrze, że coś takiego jest. To jest bo... to, co w 19 było, tylko no. No w 19 to też nie działało tak, jak chcieliśmy do końca, bo zostawiało, pamiętacie, czasami w powietrzu jakieś na przykład te dziwne pobrudzenie na budynkach, bo to nie wszystko się usuwało. Budynek się usunął, a na przykład okna zostawały albo coś. Nie wiem, jak tutaj w 22, dlatego to trzeba będzie potestować. Sprawdzimy i można powiedzieć, się okaże, jak to wszystko wyjdzie. Ty lecisz tamtą stroną, więc ja się wtedy nie przejmuję, mogę sobie lecieć tutaj obok. To jest największy zapach chyba do zbierania, nie? Jo. Chyba tak. Wszystkie bele wchodzi. Tak, tak no bo tam... No, tylko że tu są 240 parę. I nie wiem, czy wejdą 240. No, zobaczymy. No, okaże tylko, się. Że tu jest dwuosiówka, nie, to jest jedno, a nie dwuosiówka z tyłu, więc git. No, tu chyba inaczej się układała niż na naszej, więc spoko. My sobie będziemy musieli. A ja powiem szczerze, nie pamiętam dokładnie, jak się układałem, ale dobrze się układałem i chyba jak ja zbierałem, więc całkiem spoko, jeżeli chodzi o przyczepę, więc pod tym względem ino tylko się cieszę. Bo on dobrze pojeżdża, prawda.
Ty już robisz pierwszą przyczepę, czy drugą? Pierwszą. Ja tylko musiałem z gospy dojechać. Nie, bo tak właśnie rozglądam się, ale na pola widzę jeszcze są belki, więc nie bawiłeś się tutaj jeszcze. Jeżeli właśnie chodzi o to pole, no straciliśmy dużo, ale zyskaliśmy fajny kawałek, ale to dopiero ten mały kawałek, a co mówić, jeżeli będziemy mieli ten o wiele większy kawał po stronie lewej tam na górze, więc pod tym względem to ja jestem w szoku, że takie rzeczy tutaj się na tym live'ie wydarzyły, ale po to też są te live'y, żeby właśnie takie rzeczy wykorzystywać i robić poza odcinkiem, by nie tracić też czasu gdzieś tam godzinami siedzieć i tak z ciekawości długo ci to zajęło? No, live był 4-godzinny. O Boże. Pierwszą godzinę robiłem od zera, czyli tu prasowanie i zrobiłem koło 60 las i takie tam wykończyłem wreszcie 60 tak dookoła ładnie. Później poszedłem na sąsiadów też myślę, że koło godzinki w maksie. I myślę, że dwie godziny później to już siedziałem i tylko tam, i tam to byłem pole. Na pewno. Czyli dwie godziny takie... I myślę, że teraz jeszcze życie, dwie tak. godziny na pewno, nie? No jo, no bo no jednak to upiększanie i w ogóle tam dokańczanie no, to jest inna sprawa. No, tam jeszcze jest tyle, żeby się pobawić z tym. Najgorzej tą górę zniwelować było ten taki ten... Tak, widziałem tutaj, no. Dziwny skos, tam się najwięcej namęczyłem, no ale jest jeszcze. No zaraz pójdziemy, nie wiem w ogóle jakbyśmy mogli... pojechać. Może pojedziemy specjalnie tam, bo będziemy jechać beczkami, może pojedziemy tamtą drogą, żebyście też zobaczyli, jak to fajnie wygląda, nie żebym tylko tak biegł specjalnie, bo i tak będziemy lecieć na pole 18, 12, bo będziemy tam rozlewać gnojowice, więc myślę, że pojedziemy sobie górą, pozwiedzamy troszeczkę akurat, więc zobaczycie sobie to pole. Najpierw popracujemy, zaczynamy od tego pola 72, potem przeskoczymy na pole obok, we dwoje o wiele szybciej to idzie, więc myślę, że troszeczkę popracujemy i potem będziemy lecieć też dalej. Czy ty już tutaj tak to zrobiłeś? Tak. Wszystko, jedziesz ostatni przejazd. Gitara, dobra. To ja się podnoszę i... A z drugiej strony mogę też przejechać z tej strony, nie muszę przecież lecieć naokoło, bo tu jest też wjeździk. Wiele szybciej wtedy jest. Więc mogę sobie na spokojnie lecieć tu, wjeżdżamy. I kolejne pole zaczynamy. Tutaj mamy... O, jakby to teraz zacząć? Chyba od tego opuszczę i lecę do góry. Bo przy tych dużych kombajnach jest strasznie dużo mijaków. No ja tutaj co racja, no ale myślę, że teraz to już nie jest taki okres, żeby gdzieś tam nie wiadomo jak sprawdzać jakie są pokosy i jak równo też prasować grunt, żeby zebrać jak najwięcej tej słomy i wykorzystać to, bo jednak bornika poszło bardzo dużo u Bronusia na odcinku. Chciałbym w tym odcinku też jeszcze trochę tego bornika rozrzucić, bo nie jest dokończone tamte pole, a jednak by się przydało, więc w wolnej chwili jeden z nas po prostu obora tamtego klina i podpoli. I może też podpolić, żeby to już było gotowe, bo... A myślałem, że to akurat zrobiłeś na live, ale chyba zapomniałeś o tym. O której wypalanie się nie zapomniałem, to już później nie było czasu, bo już ludzie jak wiesz... Jo, wiem, jak już zacząłeś tam tą zabawę, to domyślam się, ale gdzieś tak wiesz, jak od razu właśnie poszłem tutaj sprawdzić i dopiero ale później... Ale z tym akurat to jest 3-4 minuty tak, odcinkiem, wiem, więc... Tutaj, nawet w trakcie odcinka, wiesz, to w trakcie odcinka no. Teraz. Jak będzie chwila, to ja pojadę na pewno. Pojechać nawet Głębożyć tam gdzieś na krowach, to pamiętam, jak nie, to nawet można tym... dużym zjechać stamtąd, ale myślę, że nawet tego case'a to już stamtąd nie ma co brać. Nie, on sobie... niech tam zostanie, bo tam jest ten Tak. Tutaj ten ogromny, wystarczy więc. Mały, a mały jest na krowach w hali. I on na krowach jest jakiś tam? Tak, bo byłem tam i zostawiłem go, bo potrzebowałem. Aha, to spoko. No, nawet bliżej. Jeden głębosz może stać tu, drugi tu, bo tak, mamy dwa głębosze, no, więc... Dlatego ten, co był przy fendzie, stoi właśnie tam na krowach i można sobie go wziąć i tam na szybko to zrobić, a my w tym momencie dorzucimy trochę też tam obornika, żeby jak najmniej tej roboty była poza odcinkiem, bo też nie chcę zaczynać jakichś dzisiaj prac polowych, bo po prostu wiem, że nie ogarnę tego, a wolałbym jednak porobić takie rzeczy jak prasowanie, bo tutaj no same te dwa pola to już tak szczerze liczę, że mógłbym samo prasowanie zrobić na całym odcinku. Bo myślę, to że... Weź mi nawet nie gadaj, jest z tym prasowaniem. Bo tu jest ale naprawdę to długo. Moment. Na sąsiadach to ja nie chcę mieć za 40 minut na pewno. To no jedno tak, pole tak, na dole. Tak, no mówię, dlatego nawet we dwoje tutaj ja myślę, że na spokojnie, jeszcze spokojnie z 30 minut byśmy tu robili. Tak, no, mi się bo teraz zdaje. To pole jest naprawdę duże. No, dlatego jestem tego zdania, że no to porobimy trochę tutaj. Na pewno jedna osoba sobie będzie mogła tutaj zostać i prasować dalej, żeby jednak jak najwięcej tej roboty, bo więc Tanasek tam może sobie w wolnej chwili
nawet pod koniec, jak będziemy chyba rozrzucać obornik, jak już się ten, to będzie sobie mógł tutaj prasować, bo gdzieś tam mam, jednak mamy cały czas jeszcze na tej serii porobione w stylu na dwie osoby, czyli po dwie akcje, tak samo są dwie prasy, mamy dwie beczki, dlatego też wykorzystuję dzisiaj akcję gnojowica na dwie beczki, chociaż myślę, że Thanos będzie też jeździł tam z dużą beczką dowozić tej gnojowicy, bo myślę, że może nam nie starczyć, chociaż wszystko jest możliwe, to nie są takie duże pola, więc zobaczymy. I jeszcze ta akcja obornik na sam koniec, więc myślę, że powinno to się wszystko ułożyć, ale zobaczymy, bo my dużo planujemy niekiedy na odcinek, ale ostatnimi czasy wychodzi, że to, co sobie zaplanujemy, to nam wychodzi i to na odcinku robimy i to jest najważniejsze. Ja sobie tutaj zrobię poprzeczniaczek i wtedy będziemy mogli już latać raz przy razie bez żadnych problemów. Ten kawałek akurat pola jest bardzo prosty tutaj i też fajnie klimatyczny, bo wiatraczków widać obojętnie z której strony, gdzie się nie spojrzy, to jest ich od groma. Serialnie, teraz tak się rozejrzałem, ale tu wiatraczek, tam na końcu też, tu najbliżej jest ten i tu po tej stronie. Jest. Aż, nie wiem, u któregoś piwo. Piwo się otworzyło chyba już po robocie. 15.30, my jeszcze nie kończymy roboty. My pracujemy minimalnie do 16.00 tutaj. Nikt nie mówi, że pracy nie można pić. Dlatego, a i tak, no prawowicie, nie no, będziesz jechał po drodze, to nie możesz, no. Bo musisz jechać drogą jakoś, ale dodaję ci, niech się chłop napije, bo wiadomo, że lipiec suszy i to bardzo, więc nie ma to tamto. Ja też za wasze zdrowie się wypiję, żeby nie było, że wy tylko klejecie nic więcej. Oj, siorbni. A u mnie czysta wleciała to. A, Jezus. Jest. Jeszcze teraz tak pewnie, jak w robocie tak się... Przez jedną i drugą ręką, żeby bokami pociekło. Tak, i mówię, i potem lewą ręką, prawą ręką się obetrzeć i kurde, jak ze starych dobrych czasów. No, ale... się ulało i powiedzieć, żeby się naniesł. Ja musiałbym mieć taką koszulkę, najlepiej białą, żeby widać, jak mi tak się tu ulało. A niestety mam ciemną bluzę. Wspaniałego więc, dla mnie to jest. A nie ma takiej opcji, ale my... Poczekaj, jakbyś szklane rypnął, co by pod koniec odcinka się działo? Ale co? Ale czystej? Jo. Ja pierdzielę. Myślę, że... Jak to za dobrych czasów nie piliśmy. Ale taką szklane? No tak, wiesz, no niepełną, nie takie 3/4, jak to czasami potrafiło być. Jeżeli przyjąłby żołądek, to nic by nie było. Nie wiem, czy by przyjął po takim czasie. Wiesz, bonus pamiętam, BGC na Mr. Adam BGC. No właśnie, ja nie wiem, czy... A Mr. Adamu BGC by było. Ja nie pamiętam, kiedy w ogóle piłem wódę, to po pierwsze, a po drugie w takiej ilości, naraz, więc... Nie. Trzeba to chcieć na targi jechać mocno. Mój Jezu. Ale nie, jakbym miał czystą i ten, i kole albo coś, to tylko by było i jedziemy dalej. Ból. Odbiłoby się delikatnie Kubusiowi po siadnym mleku i po robocie. Ale nie, już to nie te czasy, żeby pić czystą. Nie, jakoś już. Może kiedyś na żniwach, jak to się mówi, tak, ale zimą. To już nie ten klimat jak dla mnie. Ale dlatego my mamy w lipiec w grze i możemy sobie takie rzeczy chociaż pomarzyć. Powinno być właśnie najfajniejsze zimą, bo w zimę to by rozgrzało dobrze. Tak, no. Tylko, że zimą to można co innego rozgrzać. Wódę, Jezus Mario. Możecie pisać w komentarzach, czy też tak łoicie. Super. Ale największy alkoholik youtuber pewnie niedługo będzie w ten... Drangster. YouTuber pyta się widzów, jak dużo piją podczas nich. I sam opowiada o swoich historiach. Jak spadał żyszla. Nagrałem to. To były czasy, tak. No ale wtedy, nie, ej, ale wtedy... kiedy była czysta? No, nie, wtedy jak, były nie, kolorowe. Wtedy były kolorowe właśnie. Wtedy były kolorowe, właśnie tak mówię, że to nie były czyste. Ale ja czyste, bo ja bym czyste nie wypił tyle. A kolorowej to co na to tam wiesz. No przecież ogórki czy tym pomidorem zagryzało i kiełbaską, mój Jezus. Jezus, Stanasz, na kosach. Ty to masz, widzę, takie wspomnienia. O! Panie Stasiu. Ajajaj. Mój Jezus. Po rowach się jeździło, po przypomiedzach. Nie, po bruzdach to czasami. Tak, wypadało się zrobić też tym bardziej. Nie no, fajne wspomnienie. Nie powiem, ale razem wspomnień mamy naprawdę dużo i jakby tak... Ktoś kiedyś zrobił sklejkę z naszych wspomnień. Szkoda, że właśnie tak, że mamy te vlogi i na tych vlogach właśnie mamy coś takiego, jak właśnie w stylu nagrałem to, że to widać i potem nieraz to można sobie wspomnieć. Ale wiele takich rzeczy mamy właśnie nie nagranych, ale nasze oczy to widziały, więc wiecie. Szkoda, że takich rzeczy nie można sobie gdzieś tam odtworzyć i wspomnieć razem. Tak jak niekiedy właśnie fany moment oglądamy czy coś w tym stylu.
Tego brakuje, bo z tego to by się naprawdę najbardziej pośmiał, ale tak jak Tarantana. Ta, na przykład tak jak Tarantana wspomniał, no są takie rzeczy, które się nie nagrywa, naprawdę miło się wspomina. A Open Farm to już, o Jezus, to jest coś pięknego i bardzo, bardzo bym chciał, żeby jednak wróciło wszystko jak za starych dobrych czasów i jednak żebyśmy wrócili do tego, by sobie troszeczkę jeszcze na tego Open Farma razem pojeździć. Daj Boże, żeby tak było. I może w tym roku, ale na razie jeszcze nic nie wiemy na ten temat. Myślicie, że jestem tu z przyjemności? Ja bym na wielbłądach pojeździł nieraz. Tak jak ten pan. Dobra, my dojeżdżamy. Do końca tu nie będę jechał, bo to jeszcze parę minut by mi zajęło, a jednak mam jeszcze trochę roboty. A dość dużo minut już zleciało, jeżeli chodzi o sprawy związane z tym odcinkiem. Więc ja sobie zostawię tą furę tutaj. Myślałem, że Tomasz będzie nas osobiście doganiał, tak, jeżeli chodzi o zbieranie. Tak, no, bierzemy beczki. Tak średnio, no jednak trochę na gospę jest do przyjechania. No jo, ale sam fakt tego, że jednak zapatrzcie, nie mogę, tych, niestety. Tych beli jest naprawdę dużo, bo ja widzę, że ty jeszcze z tamtego pola nie zebrałeś. Więc naprawdę szok no, i niedowierzanie. Ale dobra, my lecimy, chciałem po torach sobie powiedzieć, ale nie udało się. Więc biegniemy sobie po górach, dolinach. Właśnie o tym kawałku tu mówiłem, że to trzeba było ogarnąć. To na pewno w tym odcinku będzie ogarnięte, fajnie by było. Mamy zestawy z obornikiem, ale my bierzemy lewo? Zestawy. Tak, tak, jedź tą stroną lewą, żeby dojechać na to pole 11, co nie? Na 11 jedziecie tam. Znaczy przez 11, żebyśmy przejechali tamtą górę. Wiem, no. Trochę naokoło, ale jednak. A będziecie chciałbym... tam na górę i ona te pola. Tak, tak, tak. Chciałbym jednak pokazać. Dobra. Ty Tanas nadal możesz sobie zbierać. Tak. Później, jeżeli będziesz potrzebny zwieź zestaw jeden, jeżeli chodzi o gnojowicę i nam przywieź kolejną. A bo tam macie, dobra. Tak, tam. Tak, bo beczkę tam mamy, ale nie wiem jak ona nam starczy i to jest najważniejsze, więc sprawdzimy. Teraz tak, którędy dalej, żeby sobie tam dojechać, w prawo i tak szczerze cały czas prosto, można tak powiedzieć, na stopie się nie zatrzymamy, to nie ETS-ik, żeby mocno tutaj zatrzymywać się, ale widzę, że zajechałeś mu drogę bardzo chyba mocno. Tak, ale tak powiem ci, daleko ale, jeszcze było. Nie, oni chyba jakieś buga mają, bo teraz jechałeś normalnie, a gościu ten kolejny też no, się zatrzymał. Tak. Więc... Ja, może będzie, że kolizję coś ma większą, nie widać jej. W sensie, że tak może oni to... Może te adaptery mają delikatną kolizję i wiesz, oni już to coś tam się boją. Najważniejsze, żebyśmy sobie teraz fajnie pojechali górą i chwilę tam popatrzymy, jak wygląda to pole w 50%, ale już zarys mamy i to jest najważniejsze, że ten zarys jest teraz tak, lewo, nic nie jedzie, prawo, nic nie jedzie, można cisnąć, bo jednak daleka droga przed nami, a nie chciałbym tracić tutaj czasu. No i kolejny zatrzymał się dla pewności, ale to nic się nie stało. A przy mnie? Nie wiem, czy się zatrzymuje. Jezus Maria, jaka tu jest góra? Góra śmierci? No to zaraz zobaczymy górę śmierci. I właśnie widzicie po prawej stronie właśnie tą górę śmierci. Osobiście, moim zdaniem zajebiście jest to zrobione, że jest taka ala jakby skarpa i nie możemy nic z tym zrobić, więc pod tym względem wiadomo, że to nie jest jeszcze... Bo za wysoko do wjeżdżania, tak. Nie? Tutaj tak, był taki tak, dziwny tak. I to mówię, więc, nie, to nie wyjdzie. Jak dla mnie mega to wygląda. Poczekajcie, widzę, że przy mnie też stoi, więc to nie ma z tym problemu. Tu zajebiście od tego domku będzie fajnie też odgrodzone na pewno, więc to będzie no tu mega... nie będzie tego domku, także... Aha, bo ty chcesz... A, bo ty o tym ten mówiłeś. Ten most chcę wymienić, bo on wkurzający jest, bo jak będziemy coraz większymi zestawami jeździć, to my tu nie przejedziemy. No jo. A to o tym mostku mówisz, no jo, i bo o się tym, tak się zastanawiam, ten most, jak mówisz. Do zlikwidowania, tu jest do zlikwidowania jeszcze jeden. Bo tu też będzie normalnie tu pole jeszcze, to wszystko będzie tak, pole, tak, tu tak, są tak. Dwa mosty. Właśnie wiesz co, bo tak się zastanawiałem, jak z tym labiryntem? No on zostanie. On zostanie, też tak właśnie, bo to fajnie wygląda z jednej strony, jaki taki dodatek, więc też mi się zdaje, że lepiej, żeby on został. No i tak mówię, no zarys z tej strony jest moim zdaniem zajebisty. Zostaje tylko jeszcze tamta góra do ogarnięcia, gdzie teraz pokazuję i wyjdzie z tego kawał zajebistego pola. Teraz tak, te dwa wywalasz wtedy, czy tylko ten jeden? Mostek? Bo to są dwa mostki. Obydwa mostki. Też tak. Mi się tak zdaje. A tutaj jak dokąd to idzie ogólnie? Jak do... Aha, tu to tych kamieni. Dalej, tak szczerze, już ten land do nas nie należy, więc myślę, że jo. Myślę, że z tego wszystko uda się zrobić. Jeżeli uda się wywalić te mostki i ten podmienić, to będzie cudownie. No jeżeli nie, to będę podnosił, nie? Tak czy tak. To... No jo.
Albo akurat, tak, albo tak. Akurat tam, gdzie są mostki, tam jest z czego podnieść, więc nie ma się czym przejmować. Dobra, my lecimy sobie dalej. W 50% żeście widzieli to. No miałem cofać, ale dobra. Myślałem, że pojedziesz tak to, tam dołem. Tak być powinno. Jo, tak lecimy? Aha. Znaczy mogłeś jechać dołem, co nie? Bo ty tędy chcesz jechać, dobra. Myślałem, że się cofamy, bo tu by było nie, no już jak jesteśmy z tej strony. Ale tędy teraz... nie jeździliśmy jeszcze, tak, więc bez sensu też teraz cofać, zawracać. Jak można jechać normalnie na górę i wychodzi, można powiedzieć, prawie że jedno i to samo. Zanim byśmy wykręcili obydwoje, to już prawowicie jesteśmy na tym skrzyżowaniu, więc potem już leci cały czas prosto. Kawał zajebistego pola, więc tutaj pozdrowienia dla Bolusia za kawał dobrej roboty i stratę pierwszych 2 godzin, a domyślasz się, że tak jak mówił jeszcze wcześniej, jeszcze kolejne minimum 2 godziny przed nim. Ale to już jest. Ja ty też masz coś bez, tak samo go zhamowało. Tak, bo już ten, jak stawałem tam, to zauważyłem to samo. Jest dziwne, ale mówię, może te adaptery mają coś w tym stylu, że jakby czyta kolizję, ale to już tego nie ogarniemy. Lecimy sobie teraz z gnojowicą. Ciekawi mnie w ogóle, jak to na tych polach tej gnojowicy nam ruszy, bo chyba tutaj nie wiem, ktoś w ogóle rozlewał z nas? Kiedyś na jednym kawałku, a to jest nowe, więc tak, nie tak, więc też mi się tak zdaje, że tutaj nikt nic nie robił, więc z jednej strony. Kurde, w tą stronę się zajebiście jedzie. Tak całkiem inaczej. Tak, bo my ogólnie nie jeździmy tędy. Wiadomo, że góra, dół i tu cały czas trochę zwalniamy, trochę przyspieszamy, ale widzę, że chyba ty masz mocniejsze. Koniu nie, bo mnie trąbisz z tyłu. Ja bardzo zwolniłem do 30 na godzinę, więcej niestety nie mogę, chociaż bym chciał, ale tutaj ogólnie speed limit 15, więc mostek do wywalenia. Na pewno. Boże, jak miał do 15 zwolnić, to musiałem się zatrzymać pewnie jak ten gościu, który nas mijał. O, bardzo wolno jedzie pod górę. Jednak ty masz tego większego John Deere'a czy mniejszego? Zaraz ci powiem, jak ja mam. No nie, no, czy 8. Masz długim przodem czy z krótkim? 8R-kę. Ty z długim? Jop. No kurde, to on bez problemu powinien sobeczko iść. Tego, może, że jest pełna, może, że ciężkość, nie wiem. No, ale to dobra, no, mimo wszystko. Ale ciężko, fajnie, ciężko wyjdzie, tak, ale ten jednak wiadukt zajebiście to wygląda, no. Boże, jak nie to od zera w ogóle i będziemy tu chyba częściej jeździć serio z tej strony. Osobiście podoba mi się wciul, więc teraz tak, jakbyśmy najlepiej zaczęli. Chciałbym się tak samo jak wtedy. Od gospy z tamtej strony? Tak, można przez zrobić kółko na dwa, możemy zrobić jeden, ja mogę zrobić kółko na około. To ty rób kółko, a ja do tamtej strony przetnę się przez środek. No tutaj. I się przetnij tak i wtedy będzie oddzielone. Dobra. Bo no tutaj jednak są spore kawałki, ja chciałbym jednak, żeby to fajnie wyglądało. Ja sobie na spokojnie tutaj już pojadę. O, ale fajnie po sierce się rozlewa. Wiem, właśnie dlatego chciałem tu przyjechać. O, widzisz, właśnie o to też chodzi, żebym ja tutaj ładnie poleciał. Piękna sprawa z tą sieczką jest. I krzywdy sobie nie zrobił. Chyba, że śliczne pole, to dziwne znaki będą wychodzić, ale to nie szkodzi. Da mi się. A czemu się nie puszcza? O, dobra, rozlewamy. Udało się. O. Aż jest, laga miałem. Był autozapis chyba. Miałeś autozapis włączony? Nie no, żartuję, ale właśnie. tak lagnęła jakieś autozapis. No wiem właśnie, ale tak jak już powiedziałeś, to jeden tylko o tym samym też pomyślałem. Więc włączyłeś na lagę autozapis czy coś, dla pewności. Fajnie, nie, no to klimat, bo już z tego pola klimat. Jeszcze ten wiatraczek, który mi tam gdzieś delikatnie wyłania się za tych krzaków. No ja pierdzielę. Ale jestem silny, że się udało tu z takich zobaczcie, pól, których nie chcieli. W tym momencie jakby, nie wiem, Tanas prasował tamto pole, ja bym widział. Normalnie bym widział, jak ucieka mu tekstura słomy, co nie? Hit. To byłby wtedy hit. Masakra. Coś pięknego. Jeżeli chodzi o klimat tutaj, no to jest przepiękny tak, klimat. Więc, tak, dokładnie. Tanas, masz to gdzieś tam wgrane? No, gdzieś tam na pewno mam, a co? No nie, myślałem, że masz od razu gdzieś tam tym przyciskiem. Nie, pod przyciskiem masz tylko ten jeden, tak? Szuka. Te klimaty. A jest, masz, kubaniutki, ten to jest. Zdolny właśnie tak jak bolek do urwania. Kurde, adapteru. Masakra, nie mogę. Musisz uważać. Babeczka skręca tak. I ja jadę i ona tak. zawadza. Tu na adapterki z tyłu musisz tego uważać, bo to one tak zachodzą, że nawet w tym co jeździłem, ja musiałem delikatnie dojechać równo, bo by mi tam od razu zaczaiło, dlatego ja sobie będę robił raz przejść, a potem ja się jadę zaraz napełnić i wtedy zrobię drugi poprzecznik. Ty Karfusia, ta słomę na tam nasypać, czy nie? Jo.
Trochę, no możesz zobaczyć ile tam jest. Możesz i ona pewno tam mu, to nie zginie. Kurnik jest pełny i biegazownia prawie też. No, także w razie w kurniku możesz jechać i zrzucić tak, te belki zrzuć, w środku, żeby było. Nie? A, tam, tam było. To miejsce. Ale myślę, że tam jeszcze belek troszeczkę będzie, bo zanim stracujemy i zbierzemy, to się nie mamy czym martwić pod tym względem. Jup. Więc żyć nie umierać mamy, można tak powiedzieć. Ale teraz tak, czy my to w ogóle nie zrobimy tego na te dwie beczki tego pola? Kurde, powiem ci, że ja bym powiedział, że zrobimy. Nie, no co ty, ile masz procent? No ja zaraz mam koniec. No to ja no, ale, też mam. Ale nasze dwie beczki. Dużo beczką jeszcze. Nie, nasze to nie. Gdzie? Pod tym względem nawet nie ma takiej opcji. To by było naprawdę pewny, bardzo małe pole wtedy. Byłem pewny, że coś uda nam się ugrać. Boże, jak ty, no właśnie, o tym mówię, te lance tak zachodzą, że tutaj trzeba było cofać kilometry, żeby wszystko się udało. Czy ja w ogóle na tych 20% dojadę w tamtą stronę? To mnie też zastanawia. Chociaż nie, ty zrobisz tamtą? Tak. No to git. No to także tutaj zostaje tylko poprzeczniak. Jeden, drugi. I tak, może, nie wiem, mnie. Jeden przejazd? O za gówno. Dobra, to nawet fajnie, bo ja wtedy dojadę tutaj do końca i pojadę się zatankować i polecę na kolejne pole, a Tanas już będziesz mógł się lecieć tamtym zestawem i napełnić go kompostem i przywieźć. Dobra, ja sobie tutaj już podnoszę ten zestawik i cisnę. Tylko najgorsze jest to, że ile tam ta beczka miała ciekać, czy ja w ogóle będę mógł się załadować? No na dwóch nam pewno naszych nie zmieści. No dom wiem. Po półtora brała chyba. No tego zobaczymy ile będzie. Ale wolniutko idzie. Uła. No nic, ile zrobimy, tyle zrobimy. Ewentualnie... No jedno pole już będzie całe. Tak, no. No ja myślę, że ty na spokojnie tutaj zrobisz pole i przejedziesz dalej, a ja coś tam sobie chyba, że ogarnę. Wsiadaj w tego. Albo wiesz co, ja wezmę może sobie Maseja, jak ty zatankujesz pełnego, ja wezmę sobie Maseja i polecę na drugie pole, a ty tą resztką zrobisz tutaj te kawałki i myślę, że powinno ci starczyć. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie, że ja sobie trochę, i nawet fajnie, bo sobie drugim tym też przejadę i potem przerzucimy się już chyba na ten obornik do końca. Bo myślę, że to będzie długo czasu, zanim teraz Tanas pojedzie i wróci. To sobie zrobimy na po prostu kolejnym odcinku lub poza odcinkiem, bo o Jezu, samo nalewanie tego jest mega, mega długie. To już przecież spokojnie tu z minutę stoi. Nie mam pytań, jaki tu fajny klimat jest. No najbardziej i tak, wiesz co, nawet chyba Bronek mówi na poprzednim odcinku, że jak jechał właśnie pod górę, tak jak ja jechałem, identycznie ten sam zajebisty klimat był i no jak dzisiaj zacząłem ten widok, no to jest przedni, więc... No faktycznie, ty bez kitu wyjeżdżasz pod górę i widać te słomę i wszystko. No. Nie, tam te... Ogólnie pomysł z wiatrakami, żeby postawić jak najwięcej, naprawdę wygrał, bo no to daje mega, mega klimatu, co nie? No ile klasy teraz mamy, nie? Cofnę sobie w tą stronę. Nie rozkładaj się tylko. Myślę, że jeszcze na pewno jeden będzie tam w okolicach 10-11 pola. Tak, na 100%. Na pewno. Na takim połaciu to nawet bym się nie zastanawiał. Więc pod tym względem... Teraz, jeżeli będziemy takie pieniądze robić, jak robimy, to postawienie takich wiatraków, to tam luz. Wiesz co, znaczy w tym momencie możesz lecieć z tą beczką, co nie? I tankować ją, jak tam Bolek sobie zaleje. Nie znam. No, to... O, ty, tą wszystkie napełniło. Czyli garancik ma. Pumpę 10 tysięcy litrów, zobacz w jakim tempie. No. Ona to sada wyjeżdżą. Garant na całą pumpę. Więc ty, Tanasku, leć po kompost. A my po prostu ile zrobimy, tyle zrobimy. Z tego co mamy, bo nie wierzę, żebyś wrócił szybciej. Ale najważniejsze, żebyśmy mieli tamto pole ogarnięte. To też w jakimś stopniu na pewno. Bo jest to długie pole. Tym bardziej, że będę chciał jeździć tutaj po... że się tak wyrażę, po tym nierównym kawałku, więc też dość dużo mi powinno tego pola polecieć, ale zobaczymy, może jak najwięcej mi się tutaj uda ogarnąć, ale jeszcze mamy tego oborniczka trochę, bo chciałbym teraz też tak pokończyć w tym odcinku jak najwięcej tych robót, żeby gdzieś tam nie było poza odcinkami jednak tej roboty dodatkowej, bo nie oszukujmy się, no
teraz mamy tych pól od groma i teraz, żeby to wszystko ogarnąć na odcinku jednym, drugim, to no jest dużo. Sami zobaczyliście w poprzednim odcinku. Może i dużo zrobiliśmy, ale jednak jeszcze dużo zostało, tak? No bo może i żniwa są ogarnięte, ale prasowanie dobrze, że było ogarnięte trochę poza odcinkiem, bo jeżeli byśmy mieli teraz to wszystko prasować, to ujujuj. Nawet nie chcę myśleć, ile jeszcze by nam tu zostało, ale tak jak myślałem, tu gnojowicy dużo to ja mieć nie będę, więc ja sobie podnoszę. O coś zahaczyłem, ale nie wiem o co. I lecę z powrotem do góry. I myślę, że jak zrobię to z powrotem do góry, to już będzie max, czyli w tej nazad jedna beczka. A potem polecimy i troszeczkę jeszcze zrobimy. Ja też tego pola nie skończę. Gdybym miał 15 020, to ja bym zrobił. Nie spodziewałbym się, myślałem, że uda mi. Nie, no ja tu tylko poprzeczniaki, jak nawet nie poprzeczniaków nie zrobię. Aha. Jadę poprzeczniak od tamtej strony. No nie, no gnojowicy dużo idzie, więc no wiadomo, że gnojowicy mamy dużo i myślę, że tu by się przydało zbiorniki coś właśnie ze zbiornikami, żeby nie jeździć, bo to tak szczerze, w tym momencie ciężki kawałek chleba jest to, nie? Znaczy to, nawet to by pasowało, bo my nie jesteśmy w stanie przechować, jeżeli ta biogazownia będzie tyle produkowała kompostu, to my nie będziemy w stanie tego przechować. To tak szczerze, my możemy sobie postawić gdzieś tutaj w okolicy zbiornik. Normalnie tak, taki ogólnie, duży. Tak, ale ogólnie tych zbiorników trzeba będzie porozrzucać. Żebyśmy właśnie mogli sobie transportować to poza odcinkami. Ze 3-4 zbiorniki na mapę chwili, bym postawił. Tak, i w każdej chwili jednak jeździć i wiesz, jak chcemy zrobić taką akcję gnojowica, bez żadnych problemów bierzemy zestawy i potem tylko jeździmy parę metrów, tak? A nie jednak gdzieś tam tak jak teraz kombinować. Nawet jakby teraz Stanas pojechał, to musielibyśmy, tak szczerze musielibyśmy teraz mieć dwie takie... Tak, ale dwa takie zbiorniki przejazdowe byśmy musieli mieć, żeby ta nas, nie wiem, w tym momencie jeden tunel dla nas jest pełny, a drugi im jedzie i napełnia to, nie? To wtedy by nam się to jako tak opłacało z jednym, no to jednak trochę średnio. Ale i tak całkiem sporo jest tutaj ogarnięte, jeżeli chodzi o gnojowice. We dwójkę lecimy oborniki, czy pojedynczo? We dwoje. A no dobra, to jest, gotowe. Tak, dobra. Dwa zestawy są, więc chciałbym też jak najwięcej. Ewentualnie, wiesz co, jak i tak tą gnojowicę, to ty możesz, Boluś, sobie wziąć, oborać to. A ja na przykład z Tanasem sobie porzucam obornik. Dobra. I to też wtedy fajnie będzie wyglądało, więc ja sobie biorę, jeździłem tym, to możemy fędzika sobie wziąć na przykład. Tak, gdzie ten głębok postawiłeś, powiedz mi? Tutaj w hali. Jedziesz bardzo... A nie, ty jesteś. Dobra. Tutaj na samym wjeździe, bo tak tylko... I tak nie ma ciągnika. Ani jednego tutaj nie ma? Nie ma. A ty, Waltrom, dasz sobie radę? Ja. To weź Waltrę, no bo ta nas weźmie teraz Johnego, więc... No ja, bo i tak nie jedziemy tak, teraz. Tak, nie jedziemy. Nie, no bo to w tym odcinku już tak nie wyrobimy się i tak, więc myślałem, że to będzie troszeczkę szybciej. Że ogólnie, że tej gnojowicy nie idzie aż tak dużo i że trochę więcej zrobimy teraz tak. Czy uda mi się tutaj jakoś przedostać powoli? Jeszcze tą kubkę chłopaki nie zebrali. Ale na styka tutaj łamiemy się. Można by było pojechać tam dalej i koło... Zacznijcie wtedy od lewej. Strony tego pola. Jedziemy tamtą stronę. Ja, tam, tamtą no, stronę. Ja tu zdążę wyłorać w tym czasie. Jedziemy tamtą stronę, bo tamta strona została. Poczekaj, teraz tylko pytanie, gdzie... Aha, jest skończone gdzieś tam w połowie, więc ja zacznę sobie od tej jakby dokończenia a tego. Dobra, tutaj. A ty możesz sobie zrobić... jakby teraz... A ty możesz jechać od tamtej strony. Ewentualnie poczekać i jak ja dojadę i pojedziemy wtedy razem. Nie no, bo chciałem dojechać sobie tutaj. A, bo ty w tą stronę. Tak, bo ja chcę dokończyć dobra, tutaj. Dobra. Ja chcę sobie tutaj dokończyć. Wiesz co, to już... to już lepiej... Czemu nie ma 24? Nie wykryto mi szerokości? Muszę sobie sam ustawić 24 tym? Tak, roczniki nie ogarniam. Kierownika dobra. Poproszę. Już poczekaj, daj mi chwilę. Dobra. O, nie 10 na godzinę. Bez przesady. O, od razu lepiej. I już daję wam kierowniku. Boże, prawie pod koniec odcinka dopiero panowie potrzebują kierowników. Taki odcinek, że nie trzeba było nic dodatkowego robić. Nie trzeba było pracowników ogarniać, czy też ingerować w... właśnie w mapę. Tak jak to właśnie robi nasza Walterka. A, ty sobie tam pojechałeś. Dobra, nawet spoko. Jo. Objedziesz na oko, to i nawet będziemy mieli też to jakoś fajnie ogarnięte. Wiesz co, jak dojedziesz... Po łuku tam to jest też spoko, a ja sobie ogarnę tutaj na spokojnie raz no, przy razie. Więc kolejna zabawa taka związana typowo
z tym polem. Ale tak mówię, no chciałem jednak tu pokończyć, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Teraz tak, na spokojnie dojedziemy do końca. Dobrze, że takie poprzeczne to ma. Gasimy. 73%, to jak dobrze liczyłem, to po 50% chyba szło. Chociaż nie wiem, którego zestawu teraz, bo już nie pamiętam, bo to ogarniałem z Brączusiem, ale sam fakt, że mega mi się to podobało, dlatego też chciałem ciąg dalszy zrobić. Ale już nie pamiętam, którym zestawem dokładnie jeździłem. Czy Samsonem, czy tamtym? Ale chyba tamtym. I tym już może nie pamiętam. Ale jedna rzecz mnie też tutaj ciekawi, bo widzę, że nie mamy... Kieliszków. Jak to? Mamy włączone niszczenie plonu? Bo wjechałem soja przez przypadek. A mi się nic nie umiata. Ale w soja jak wjechałem, to zadziałało. No to znowu coś jakby było nie, ale... Dziwna masz sprawa. Sterwisko? Tak, bo mam ugniecione tamte kawałki, a ja nowego gnieść nie mogę, więc dziwna sprawa. Właśnie teraz tak jadę i mi się nie gniecie tutaj. Dziwna sprawa i to bardzo dziwna sprawa, bo niszczenie jest włączone. No chyba żadnych aktualizacji nie było. Albo znowu coś innego. No trzeba zobaczyć, czy u was to będzie na następnym odcinku. Ale dziwne, że się to nie udało. Chociaż ostatnio miałem już to ogarnięte, więc nie rozumiem, ale... Właśnie serwerze tak. Ale okej, Wszystko jest możliwe. To jest jednak farming. To może się ogarnąć, a może się nie ogarnąć. Dziwne sprawa naprawdę w tym farmingu niekiedy. Tam już oborywanie... Ale by całe pole, nie? Takim małym. Ale co, no radzi sobie na spokojnie. Te tygodnie by tym zeszło. Ale ma problem z tym? Nie, ale tak po prostu. No. Patrząc na szerokość tego pola i szerokość, jaką ja robię, to... Jedynie to mógłbyś ścieżki tylko pogłębaszać, nic więcej. Jeżeli chodzi o to. Dobra, mamy 18% za daleko, ja już sobie z tymi procentami nie pojadę. Ogólnie właśnie, my mamy zero i teraz mnie zastanawia jedna bardzo ważna rzecz. W krowach jest obornik? Tak, jest obornik, ale czy my mamy w kurniku? Mamy w kurniku jeszcze 23 tysiące, więc ty leć sobie teraz na krowy, bo na krowach o wiele dłużej się to pewnie ładuje. A ja sobie wezmę po prostu z kurnika. Chociaż myślę, że żeby nie czekać, to ja sobie po prostu zamienię się zestawami, bo myślę, że zanim ja rozrzucę tutaj, dojadę, to będzie w sam raz. Ładnie będę tak robić, wybierać. Będę mógł wziąć twój zestaw, chociaż nie wiem, zobaczymy. Na razie jeszcze mam 11%. Fajnie to pole, ile tutaj obornika tak szczerze na to idzie, to jest hit, przecież to już jest, myślę, spokojnie. 200 to jest minimum chyba w tym momencie. Bo poleciało 150 z kurnika. Teraz od krów też. No. Na luziku 200. Więc dziwne. Jeżeli chodzi o całość pola, to obornika tu z 300 jak nie więcej. Dobrze, mamy taki kurnik. Tak, dobrze, że bez tego kurnika o takiej akcji obornik moglibyśmy sobie nawet zapomnieć i nawet marzyć o tym, to było też ciężko, ale jednak obornik i przerabianie słomy na obornik, mega interes, jednak chociaż nam się to jakoś oddaje potem w takim rozrzucaniu, tak? Chociaż akcja z sieczką, tak samo widzieliście na górze, zajebista. Bo potem rozlewanie, jednak rozlewanie gnojowicy po takim czymś to wygląda idealnie, dlatego cieszę się, że udało się i mogłem tam rozlać właśnie po tym gnojowicy. Dobra, pana tutaj przepuszczam serdecznie, no jedź. No ja chciałem też tutaj wjechać. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. Ale się potrzebował na chwilę, żebyś drzewka usunął. Dobra, ty się sypiesz, to ja pojadę tam i... Muszę coś z tym zrobić. Lecimy. Polecę sobie tutaj pod taśmociąg. Jak gadać, to lecisz, to weź przybiegnij tu do mnie. Sypie się? Dobra. Czekaj, właśnie już sypie mi się z tamtąd i już jestem... Ale szybciej. Co ty potrzebujesz, panie kolego? Te trzy drzewa usunąć przede mną, co są. Które trzy drzewa? Te tutaj? Ten? Ten zagajnik dziwny, no. Był zapomniany. Oczywiście, że tak, klawisz usuwania obiektów. Drzewo
No jeszcze powiedz, że nie mogę usuwać drzewa. Musisz dobrze trafić. No nie, no, ci pokazuje mi drzewa. Puść mi drzewo. To już jest... ostatnio też ktoś miał z tym problem. Bronek miał z tym problem. Ale to po jako przy dużo. A weź pod ziemią się tepnij od korze... Nie, ale mi pokazuje, bo mi pokazywało drzewo. Poczekaj, co on zrobił? On się tepnął do czegoś? Wtedy i to zadziałało? Pamiętam. O, czekaj, bo jest, mamy. Coś mi tu wyskoczyło. Przez chwilę. Aha. Ale tylko przez chwilę. Mówię, musisz dobrze to natrafiać. Ja też, jak usuwałem drzewa, to nerwicy. Co jest najśmieszniejsze, jest to, że pokazuje mi typ drzewa. Przeważnie, jak mi pokazuje, jaki to drzewo, to już mogę wtedy usunąć. A ja zawsze coś... jeden sobie biorę i mi na jeden, jak wyskoczy. Jak tak. No ja. A nie, bo to chyba wsiąść do pojazdu, mogą mi też wyskoczyć. Inna sprawa. No nie mogę. Chciałbym, no ale niestety mamy ten sam błąd jak ostatnio. Też ostatnio już się bawiłem z tym. No bo to nasze normalnie mi klawisz usuwania odpalił się. No dobra, może zrobimy to poza odcinkiem? No bo po prostu to nie działa. Dobrze, mamy też 40 minut odcinka, a jednak chciałbym ten odcinek wrzucić na dzisiaj. Tym pięknym oto różowytkim sprzętem, który w tym momencie kończy już tutaj ogarnianie tego pola. Nie licząc tamtych drzewek, ale to już mniejsza z tym. Więc zostawcie łapeczkę w górę i już podajcie na kolejny odcinek właśnie od zera do farmera. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.